Witam Państwa bardzo serdecznie na medycznym przeglądzie prasy. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze na pierwszej stronie: minister Kopacz uwalnia Państwową Służbę Zdrowia. To oznacza, jak dalej czytamy w artykule, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Można by się z tego pomysłu cieszyć, gdyby nie już przekazywane w artykule informacje o tym, że tak naprawdę będzie to oznaczało zróżnicowanie pacjentów na tych biednych i na tych bogatych. Na tych, którzy będą leczeni w ekskluzywnych, luksusowych warunkach i poza kolejką, i na tych, którzy będą czekać jak dotychczas z racji cały czas niewielkich, niewystarczających limitów. Nie jest to pomysł w związku z tym dobry. Z pewnością ministerstwo szuka możliwości wydrenowania kieszeni podatników, przejęcia tych pieniędzy, które w tej chwili są wydawane na służbę zdrowia poza systemem. Jednak pomysł wydaje się co najmniej kontrowersyjny. Wydaje się bez określenia jednoznacznie negatywnego koszyka świadczeń nie uda się wprowadzić w sposób rzeczowy i logiczny i jednocześnie spójny właśnie wspomnianych dodatkowych ubezpieczeń. Przypominam, że Platforma Obywatelska na początku kadencji proponowała już podobny projekt i ze wstydem po pierwszym czytaniu się z niego wycofała. Mam nadzieję, że jednak w toku prac sejmowych uda się wypracować coś lepszego niż to, co jest w tych pierwotnych założeniach, bo tak naprawdę to nie będzie służyło pacjentom. Niewątpliwie wzrost nakładów na służbę zdrowia po to, aby ten system był bardziej zrównoważony, jest tutaj niezbędny. Dziękuję bardzo.